Graniastosłup ma 10 ścian. Liczba wszystkich krawędzi tego graniastosłupa wynosi. Żebyśmy mogli rozwiązać to zadanie z geometrii przestrzennej, to pierwsza rzecz, jaką będziemy musieli zrobić, to odgadnąć, jak ma wyglądać taki graniastosłup, który ma 10 ścian. Czyli co tak naprawdę taki graniastosłup musi mieć w podstawie, aby miał 10 ścian. Gdybyśmy narysowali jakiś taki zupełnie dowolny graniastosłup, najczęściej się rysuje graniastosłupy o podstawie czworokąta, to znaczy takie graniastosłupy są najczęściej spotykane, no to jakbyśmy policzyli ścianki takiego graniastosłupa, to okaże się, że on ma tylko 6 ścian. Jedną podstawę, drugą podstawę, a oprócz tego jeszcze 4 ściany boczne. No, czyli daleko mu do 10 ścian. Co zatem wpływa przede wszystkim na liczbę ścian? Oczywiście liczby podstaw nie możemy zmienić. Każdy graniastosłup, bez względu na to, jak skomplikowany wielokąt będzie miał w jednej i w drugiej podstawie, będzie miał tylko dwie podstawy, a pozostałe jego ściany będą tworzyły ściany boczne. W związku z tym, ponieważ nasz graniastosłup musi mieć 10 ścian i wiemy, że na dwie podstawy odejdą nam dwie ściany, to liczba ścian bocznych ile musi wynosić? No oczywiście 8. Musimy mieć 8 ścian bocznych. Zatem w podstawie takiego graniastosłupa musi być ośmiokąt, ponieważ liczba ścian bocznych to jest tyle, jest równa liczbie krawędzi wielokąta stojącego w podstawie. Dla każdej krawędzi mamy jedną ścianę boczną. Czyli nasz graniastosłup, już wiemy, że musi mieć w podstawie ośmiokąt foremny. Może być nam to dosyć ciężko narysować taki graniastosłup, ponieważ będzie miał on sporo ścian. Musimy ten ośmiokąt narysować taki dosyć płaski, aby się to dało w ogóle jakoś narysować. No i teraz narysujmy te krawędzie wszystkie jakoś tak w przybliżeniu. O, mniej więcej jakoś tak. No i teraz jakbyśmy połączyli na górze wierzchołki, to otrzymamy w przybliżeniu taki graniastosłup, o który właśnie chodzi w treści naszego zadania. On ma na pewno 10 ścian. W podstawie jedną, na dole w podstawie jedną, na górze drugą, a oprócz tego 8 po bokach, czyli w sumie 10. Tak naprawdę takiego rysunku nie trzeba było rysować, ponieważ my musimy w treści zadania policzyć tylko i wyłącznie krawędzie takiego, liczbę, ustalić ile krawędzi ma taki graniastosłup. No i my wiemy, bez rysowania tak naprawdę, że w podstawie, ponieważ mamy ośmiokąt, to mamy 8 krawędzi. Na górze mamy taką samą podstawę, to jest również ośmiokąt i tutaj także mamy 8 krawędzi. No i jeszcze gdzie mamy krawędzie? Mamy jeszcze pionowe krawędzie. Ile jest tych krawędzi? No oczywiście tyle, ile wierzchołków w podstawie, ponieważ tutaj mamy ośmiokąt, ośmiokąt ma 8 wierzchołków, czyli tych pionowych krawędzi także będziemy mieli 8, podobnie jak w przypadku graniastosłupa, który ma w podstawie czworokąt. Tu mamy 4, pionowych mamy 4 i na górze także mamy 4. Łącznie 12 krawędzi dla takiego graniastosłupa, a dla naszego graniastosłupa, który ma 10 ścian, w sumie mamy 8 plus 8 plus 8, czyli 24 krawędzie. No i to jest odpowiedź do tego zadania.